Cześć, z tej strony Grzegorz z kanału Earlyway. Pod poprzednim filmikiem, w którym pokazywaliśmy Wam, jak rozpalić ogień przy pomocy krzesiwa, pojawiło się pytanie, co to jest ten parzony, tudzież palony len. W dzisiejszym filmiku pokażemy Wam, jak go zrobić. Kiedy mamy już rozpalony ogień, przygotowanie z zapasu takiej podpałki, jaką jest palony len, jest banalnie proste. Potrzebujemy kawałka lnianej szmatki, którą podpalamy. Możemy ją sobie położyć na ogniu. Czekamy do momentu, aż zacznie być zwęglona, praktycznie czarna. Możemy sobie odłożyć na jakiś kawałeczek deseczki albo kory, żeby nam się nie zabrudziła ziemią. Jak już się zwęgli, zgaszamy ją. W taki oto sposób powstaje palony len, który bardzo dobrze łapie iskry, na przykład z krzesiwa. I możemy rozpalać ogień.